Siema sportowe świry. Witajcie po rocznej przerwie na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białej Piski. Dziś rozgrywany jest tutaj drugi halowy turniej piłki nożnej Gramy dla Wośb. Sztab 56-37 już po raz trzeci organizuje wydarzenia sportowe towarzyszące wielkiemu finałowi, które zrzeszają wielu chętnych. Chętnych do gry i chętnych do pomocy. Wpisowe z dzisiejszych rozgrywek w całości zostanie przekazane na cel tegorocznej zbiórki, czyli okulistykę dziecięcą. O puchar walczy aż 8 drużyn. Zobaczmy, jak im poszło. Za nami właśnie rozpoczyna się kolejny mecz podczas drugiego halowego turnieju piłki nożnej. Ze mną Hanna Zawalik, szef sztabu 56-37. Siema. Siema. Pani Haniu, my już po raz trzeci organizujemy wydarzenia sportowe. Cieszą się one coraz większą popularnością. Myśli pani, że będzie to naszą tradycją? Myślę, że tak. My zaczynamy właśnie na sportowo, żeby złapać formę przed 30. finałem, który oczywiście będzie 30 stycznia. Będziemy wtedy urodzinowo obchodzić jubileusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na sportowo dlatego też, że sport cieszy się w naszym środowisku ogromną popularnością, co widać dzisiaj na dzisiejszym wydarzeniu. Aż 8 drużyn rozpoczęło ten 30. finał w naszej gminie. Ma pani swoją ulubioną drużynę, czy trzyma pani kciuki za wszystkich? Trzymam kciuki za wszystkich i jestem im bardzo wdzięczna, że zechcieli zagrać z nami w najpiękniejszej orkiestrze świata i wrzucić swoje serducha do puszek wolontariuszy. Bardzo dziękujemy. Jaką drużynę pan reprezentuje? Bemowo Pisk. OSPWL Bemowo Pisk. Bardzo fajnie. Jesteście świeżo po meczu czy przed meczem? Jeszcze nie graliśmy. Jeszcze nie graliście. Zatem jak nastroje przed tym debiutem na naszym boisku? To nie są debiuty, my wszyscy tutaj graliśmy, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Przyjechaliście po złoto, czy raczej żeby pomóc w szlachetnej zbiórce? Raczej pomóc. Nie mamy już takiego ciśnienia na złoto. Wiadomo, co wygramy, to ugramy, ale raczej, żeby pomóc. Coś tam wrzucić do tych puszek, tak? Czyli przeciwnika nie będziecie specjalnie oszczędzać? No nie, na pewno nie. Jasne. A jak długo trenowaliście przed dzisiejszymi rozgrywkami? Cały czas się spotykacie, czy tak wyjątkowo? Raz w tygodniu gramy na hali u siebie w Bemowie. Życzę wam powodzenia i bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze. Z jakiej jesteś drużyny? Z Nicz Radziłów. Z Nicz Radziłów. Bardzo się cieszymy. To kawałek drogi. Ile kilometrów do Białej Piskiej? Nie wiem, około 40, chyba coś takiego. Bardzo się cieszymy zatem, że do nas przyjechaliście. Skąd dowiedzieliście się o organizowanym przez nas turnieju? W sumie jedna tam osoba od nas zobaczyła na stronie internetowej, że jest organizowana taka akcja i zbieracie pieniądze, także chcieliśmy też dołączyć, wspomóc. Nie wahaliście się ani chwili? Nie, nawet się nie zastanawialiśmy. Super. A jak długo trenujecie w tym składzie? Około roku, niecałego, coś w ten deseń.
Pierwszy mecz dzisiaj już za Wami, czy dopiero czekacie na swoją kolej? Nie, już pierwszy mieliśmy rozegrany, także już czekamy na kolejny. Mhm. I jak po pierwszym meczu wrażenia? Trudny przeciwnik, łatwy przeciwnik? Nie, poziom jest bardzo fajny, w miarę wysoki, także no, fajnie się gra i fajne drużyny, także czekamy na kolejne. Bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia. Dziękuję ślicznie. Kacper, skąd do nas przyjechaliście? Z Mostołt. Jaką drużynę reprezentujesz? FC Rymki. Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście do Białej Piskiej. Czy to pierwsza wasza wizyta u nas? Tak, moja tak, a kolegów to nie mam pojęcia. Bardzo się cieszymy zatem, że i ty dotarłeś ze swoją drużyną do nas. Czy już pierwszy mecz za wami, czy dopiero czekacie? Pierwszy mecz za nami jest. Kto był waszym przeciwnikiem? Pisanica. Jak poszło? Jaki był wynik? Jak oceniasz rozgrywki? Nasz mecz oceniam bardzo źle, a innych przeciwników bardzo dobrze. Zatem trzymamy kciuki, żeby było tylko lepiej. To dopiero początek, dopiero rozgrywki w fazie grupowej. A przyjechaliście tutaj bezwzględnie walczyć o złoto. Czy chcecie przyłączyć się do naszej zbiórki charytatywnej? Przyłączyć się do zbiórki i zobaczyć, co możemy osiągnąć, grając pierwszy turniej. Bardzo się cieszymy i trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia. Dziękujemy. Po ostatnim meczu finałowym drugiego halowego turnieju piłki nożnej w Białej Piskiej jest ze mną zwycięzca, drużyna Sogorsi, a wraz z nimi najlepszy zawodnik dzisiejszych rozgrywek wybrany przez sędziów. Jak emocje? Emocje były duże na pewno, ale tutaj jakby indywidualne nagrody się nie liczą, liczy się cel jakby całego turnieju i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. A to, że wygraliśmy, to jak najbardziej dodatkowy plus tylko. Oczywiście, ale widziałam, że przykładaliście się mimo wszystko, żeby jednak pokonać zawodnika w tych ostatnich sekundach. Czyli jednak to jest rywalizacja, tak? To jest sport, czyli no, któraś drużyna musi wygrać, tak? Chcąc, nie chcąc i no, musieliśmy walczyć, tak? Wiadomo, że nikt tutaj meczu by nie oddał za darmo, tym bardziej dziś, jeżeli dochodzimy do finału, tak? Czy przyjedziecie do nas w przyszłym roku? Pewnie, że tak. Bardzo dobra herbata była. Bardzo dobra i ciastka herbata. Też dobre. Bardzo się cieszymy, zapraszamy zatem na herbatę już w przyszłym roku. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco. Miejsce 8 Rymki FC. Miejsce 7 OSPWL Bemowo-Piskie. Miejsce 6 Znicz Radziłów. Miejsce 5 Pisanica. Miejsce 4 UKS WKS. Miejsce 3 Polones NWE. Miejsce 2 HVAC Eko Drygały. Miejsce 1 Są Gorsi. Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Mateusza Cybulskiego, a najlepszym bramkarzem Patryka Juleckiego. Gratulujemy!